Dzień dobry. Nazywam się Anna Marta Wilczkowska. Jestem trenerem rozwoju osobistego, arteterapeutą, artystą plastykiem, pedagogiem. Od ponad 30 lat pracuję z dziećmi i o dzieciach chciałabym dziś porozmawiać. O dzieciach w świetle pandemii. O dzieciach i ich emocjach w świetle pandemii. Pandemia, która wystąpiła w marcu tego roku, budzi w nas wiele emocji, w nas dorosłych. I nic dziwnego, bo poza lękiem o zdrowie własne i naszych najbliższych, doświadczamy pewnej formy internowania, ograniczenia wolności, swobód osobistych. Funkcjonujemy więcej w domu, w gronie najbliższych, a co byśmy nie mówili, nawet najbliżsi, jeśli są najbliżsi, to po jakimś czasie przebywania razem, tylko z najbliższymi, naprawdę blisko, zaczynają się większe i mniejsze kłopoty. My, dorośli, radzimy sobie z tym różnie. Jedni lepiej, inni gorzej. Jedni dobrze znoszą samotność i dobrze się z nią czują, inni potrzebują dużego grona ludzi wokół siebie i w odizolowaniu czują się fatalnie. Do tego dochodzą nam informacje, które przychodzą z radia, telewizji, internetu od sąsiadki oraz z gazet, reklam, kolorowych czasopism. Wszystkie budzą emocje. A i przyznać trzeba, że poza pandemią czas też jest niełatwy. No i z tymi emocjami, z tym niełatwym czasem, z tą koniecznością zasłaniania twarzy, z tą koniecznością dystansowania się od bliskich lub innych ludzi, nawet bliskich, tak, naszych przyjaciół, z tym wszystkim zostajemy zamknięci w domu. Razem z rodziną, razem z pracą, która również emocjonuje, a do tego wydaje się zabierać znacznie więcej czasu niż normalnie. No i oprócz tego wszystkiego z dziećmi. Z dziećmi, które częściowo są na zdalnym nauczaniu, co też budzi wiele emocji, które często nie chodzą do przedszkola, ani do żłobka, pozostają w rodzinnym tyglu emocji i nagle coś się dzieje. Nagle okazuje się, że dziecko staje się niesforne, że dziecko staje się niegrzeczne, że dziecko staje się zbyt przylepne, albo wręcz przeciwnie, że dziecko przestało zachowywać się tak, jak zachowywało się wcześniej. No właśnie. Ja mam pytanie, w jaki sposób wcześniej przygotowaliśmy dziecko do przeżywania emocji? Nie będę odkrywcą, jeśli powiem, że zapewne w taki sam sposób, w jaki zostaliśmy sami do tego przygotowani. Sami, my, przez naszych rodziców, a nasi rodzice przez ich rodziców, a ich rodzice przez ich rodziców i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób wzorce przechodzą z pokolenia na pokolenie i pozostają w rodzinach, w społecznościach, w społeczeństwie. Ale nie wchodząc w te dywagacje, zastanówmy się nad tym, w jaki sposób można dowiedzieć się, co właściwie czuje nasze dziecko. Najprostszym sposobem byłoby zapytać: synku, córeczko, co czujesz? Ale to tak nie działa, w każdym bądź razie nie z dziećmi. Dopiero w wieku lat nastu dziecko z trudem jest w stanie rozeznać się w swoich uczuciach, o ile potrafi je nazwać i odróżnić cokolwiek innego niż złość, ewentualnie strach. No dobrze, jak to zrobić? Jak pomóc dziecku znaleźć się w emocjach?
I tu pojawia się prawdziwe wyzwanie, bo ta praca powinna zacząć się zaraz po narodzinach dziecka. Choć są tacy ekstremiści, którzy uważają, że jeszcze przed narodzinami. Oczywiście stan ducha matki ma wpływ na nienarodzone dziecko, ale nie idźmy tą drogą. Wracając do naszego pytania, jak pomóc dziecku odnaleźć się w emocjach. Przede wszystkim warto potraktować zachowania dziecka jako poważne komunikaty dla nas. Dziecko, zwłaszcza małe, nie ma odpowiedniego zasobu słów, żeby wyrazić siebie. Sięga więc po zachowania jako formę komunikacji. Czy robi to świadomie? Nie zawsze. Można nawet powiedzieć, że przeważnie nie. Dziecko od urodzenia uczy się różnych strategii obchodzenia się z dorosłymi i wybiera te, które są skuteczne. Skuteczne, czyli takie, które zmuszają dorosłych do robienia tego, co zaspokaja potrzeby dziecka. No cóż, największą potrzebą noworodka jest nie jedzenie. Największą potrzebą noworodka jest bliskość matki. Noworodek nie ma pojęcia, że jest osobnym człowiekiem, że matka nie jest nim, a on matką. Kiedy matka znika z przestrzeni noworodka, następuje dla niego koniec świata i śmierć. Serio. Jest to lęk na takim poziomie. No, chyba że noworodek śpi. Na szczęście noworodek śpi dużo. Gdy jednak przestaje spać, matka jest niezbędna. Jej głos, zapach, dotyk, niechęć jedzenia, nie brudna pielucha, tylko bliskość matki. To jest najważniejsze. Kiedy noworodek się budzi i matki nie ma w pobliżu, najczęściej zaczyna kwilić lub, szczerze mówiąc, się drzeć. Drze się, bo się boi. Boi się, bo matki nie ma. I matki nie ma, czyli jego byt na ziemi jest zagrożony. Potem matka się zjawia i zaczyna karmić lub przewijać. Nie do końca o to chodziło. Więc jeśli dziecko się drze, mówiąc trywialnie, nie zatykajmy go jedzeniem. Sprawdźmy, co się naprawdę dzieje. Nasza obecność, łagodny głos, zapach, dotyk. Być może to jest właśnie dziecku w tym momencie potrzebne. Jak nie zadziała i dziecko nadal zgłasza niezadowolenie z życia, wtedy warto sprawdzić, co słychać w pampersie, albo czy nie trzeba dziecku jeść albo pić. Najpierw chwilę z tym dzieckiem pobądźmy, żeby uczyło się, że my dorośli chcemy się dowiedzieć, czego ono potrzebuje. Ze starszymi dziećmi jest w pewnym sensie coraz łatwiej. Ich zdolności komunikacyjne rosną z każdym dniem i z każdym dniem dziecko staje się bardziej otwarte na porozumiewanie się słowne. Coraz lepiej wykorzystuje nauczone sposoby zdobywania tego, co potrzebuje. Zdobywania od dorosłych. Najpierw od matki. Co się dzieje, jeśli takiemu dziecku nie dać, nie zabezpieczyć w odpowiedni sposób jego potrzeb? Miałam możliwość obserwowania efektów wychowania tak zwanym zimnym chowem, promowanym w latach 50. ubiegłego stulecia. Dziecko wówczas miało za zadanie leżeć grzecznie, czekać na godzinę karmienia i na godzinę przewijania. Nie przeszkadzać,
Dziecka się nie nosiło na rękach, żeby go nie rozpaskudzić, już nie mówiąc o bujaniu czy czymś takim. Dziecka się nie brało do siebie, do rodziców, do łóżka, bo to niehigieniczne. I w ogóle dziecko traktowało się w sposób, który dziś we mnie budzi daleko idący sprzeciw. Niemniej jednak całe pokolenie ówczesnych młodych ludzi było w podobny sposób wychowywane. Całe pokolenie dzieci urodzonych w 50. latach ubiegłego stulecia, czyli dzisiejszych 60-latków, czyli dziadków obecnych dzieci, tak, to właśnie oni byli wychowywani zimnym chowem. Tak jak osoba, o której chcę wam opowiedzieć. Maleństwo krzyczało. Bardzo. Matka dziecka nie reagowała na te krzyki, dokąd nie zasnęło samo, wyczerpane własnym płaczem. Co gorzej, zabroniła również babce tego dziecka wchodzenia do pokoju, w którym dziecko spało, a w szczególności noszenia na rękach, bujania i wszelkiego zabawiania wnuka. Spotkało się z kategorycznym zakazem. Zimny chów trwał dalej. Dzieciak karmiony o godzinie, budzony na karmienie, no bo przecież musi zjeść, przewijany obok o odpowiedniej godzinie, niezależnie od tego, czy spał, czy czuwał, i zostawiany sam sobie. Po pierwszych 6 miesiącach, to i tak dość długo, dziecko zostało zapisane do żłobka, a następnie do tak zwanego tygodniowego przedszkola. Dzieci tam przyprowadzano w poniedziałek rano i odbierano w sobotę po pracy. Rodzic spędzał z dziećmi popołudnie w sobotę i całą niedzielę, a następnie w poniedziałek rano odprowadzał je do żłobka. Zważywszy, że dla psychiki dziecka pierwsze 3 lata są decydujące, no, tego rodzaju doświadczenia naprawdę mogą narobić daleko idących szkód i w przypadku mojego klienta tak się stało. Nie będę opisywać całej historii tej osoby, bo bardzo smutna. Powiem tylko, z czym teraz zmaga się ten dorosły człowiek, można nawet powiedzieć senior. Po pierwsze, zupełnie nie potrafi rozpoznawać własnych emocji i ich odczuwanie wywołuje u niego złość. On owszem potrafi śmiać się i bawić się, natomiast w momencie, kiedy emocje zaczynają osiągać pewne natężenie, człowiek reaguje na nie złością. Złością wyrażaną do innych ludzi. Lub złością wyrażaną do siebie samego. Z tego wynika totalna nieumiejętność budowania relacji międzyludzkich. Ta osoba nie potrafi słuchać innych, nie potrafi się skupić na innych, natomiast świetnie potrafi manipulować innymi dla swoich korzyści. Po trzecie, ma ogromny problem z samoakceptacją, który przykrywa zachowaniami agresywnymi w stosunku do innych lub autoagresywnymi, w tym z takim, powiedziałabym, krytycznym nadużywaniem alkoholu i w swoim czasie papierosów i innych używek. Poza tym ta osoba wykazuje zamiłowanie, ogromne zamiłowanie do sportów ekstremalnych, czyli takich, które podnoszą adrenalinę, sprawdzają własną kondycję, możliwości fizyczne,
sprawdzają swoją wartość. Znaczy nie swoją jako tych sportów, tylko sprawdzają wartość uprawiającego sport we własnych oczach. No i po czwarte wreszcie osoba ta ma ogromne trudności z ogarnięciem własnej duchowości, a przerzucanie odpowiedzialności na innych, w tym Boga, jest na porządku dziennym. I znów złość i poczucie niesprawiedliwości życia, świata i tak dalej. Brzmi strasznie. Tak, w szczególności dla tego człowieka, bo on z tym musi żyć. Chcę przez to powiedzieć, że gdyby matka choćby pozwoliła babce nosić wnuka na rękach, śpiewać mu, bujać go, bądź spać z nim w jednym pokoju, życie tego człowieka stałoby się inne. Tak, właśnie to chcę powiedzieć. Bowiem dziecko w kontakcie z dorosłym, a w szczególności przede wszystkim z matką, dowiaduje się, że po pierwsze ma prawo do istnienia, po drugie ma prawo do bycia bezpiecznym, po trzecie ma prawo do bycia wolnym, po czwarte ma prawo do niezależności i po piąte ma prawo do sięgania. Każde z tych praw omówimy sobie w kolejnych filmach, przyglądając się, jaki wpływ mają one na emocje, życie i sposób wyrażania siebie przez dziecko, a potem człowieka dorosłego, czyli w jaki sposób formuje się mała istota, aby stać się istotą dorosłą, w pełni rozwiniętą, społeczną, budującą zdrowe relacje, asertywną, o tym też poświęcę przynajmniej jeden z odcinków, i dążącą do osiągania swoich celów. Dziś opowiem jeszcze o pewnej dziewczynce, której damy tu na imię Klara. Mama Klary skarży się do mnie, że jej córeczka od jakiegoś czasu w okresie pandemii przestaje odstępować od matki na krok. Dziecko jest uwieszone matki, choć wcześniej dziewczynka, pięciolatka, doskonale funkcjonowała samodzielnie i pięknie odnajdywała się i w przedszkolu, i w grupie rówieśniczej, i również w grupie rodzinnej wielopokoleniowej. Teraz mama od kilku tygodni chodzi z dzieckiem uwieszonym u nogi. Klara potrafi nawet wtargnąć do ubikacji, bo boi się, że mama zniknie. Mama pracuje, córka siedzi pod biurkiem. Mama gotuje, córka siedzi w kuchni przy jej nogach. O wypadek nie trudno, tak nawiasem mówiąc. Pytana o co chodzi, nie potrafi odpowiedzieć nic poza: bo ja za tobą bardzo tęsknię, mamusiu. Matka nie rozumie, co się dzieje i prosi o pomoc, jak dogadać się z pięciolatką. Oto moja propozycja. Porysujcie razem historię o mamusi i córeczce. Razem. Ty i ona. Rysujcie tak długo i tak często, aż przysłowiowe szydło wyjdzie z worka. Co do tego będzie potrzebne? Przede wszystkim czas, który spędzicie razem. Poza tym kredki, najlepiej tłuste pastele, ale nawet jeśli w domu masz tylko długopisy i kartki z zeszytu, to wystarczy. Jednak idealnie byłoby mieć duży arkusz papieru pakowego, najlepiej szary, rozłożonego na podłodze, kredki pastelowe i czas. Co rysujemy? Dom. Jaki? Pod dyktando i przy czynnym współudziale dziecka. Niech ono rysuje jak umie. Niech odnosi się rysunkowo i opowiada o tym, co samo robi i o tym, co ty masz zrobić. A ty rób to, czego dziecko od ciebie oczekuje. Niech treść rysunku opowiada o wydarzeniach dnia za wami. To jest twoja rola, żeby skierować temat pracy na te właśnie tory. Fakty. I to, co bohaterki w związku z tymi faktami myślą i czują. Mamusia i córeczka. Nie Klara i Renata,
bo to by było zbyt odsłaniające. Mamusia i córeczka. W ten sposób dziecko może wyłączyć autocenzurę. W zabawie cały czas podążaj za narracją dziecka. I tak codziennie, minimum pół godziny. Z czasem można zmienić formę na opowiadanki, aczkolwiek rysowanki są znacznie weselsze. Mało z tego, zostają po nich ślady, do których można wrócić. Łatwiej sobie przypomnieć, jako matce, o czym była mowa i co dziecko narysowało i co powiedziało przez rysunek, kiedy ma się w dłoni dokumenty. W każdym bądź razie, czas spędzony z dzieckiem w ten sposób to jest czas dla niego i przestrzeń dla niego do wyrażenia siebie. A to, że nie Klara, tylko córeczka da dziecku dystans, perspektywę i wyłączy autocenzurę. Twoja rola. Po pierwsze, wszystko przyjąć tak, jakby dotyczyło tylko i wyłącznie postaci na rysunku. Po drugie, wszystko, co dzieje się na papierze, jest ok. Bez żadnej oceny, bez gadki umoralniającej, bez umówienia, co wolno, a czego nie wolno. Przyjmujesz świat taki, jaki rysuje ci dziecko. Przyjmujesz i co najwyżej zadajesz pytania otwierające, typu, a jakie to było dla córeczki? A co córeczka wtedy myślała? A co córeczka wtedy mówiła? A co córeczka wtedy robiła? A to kto? A to co? Oraz wyrazy współodczuwania, typu, ojej, aha, i co dalej? Dajesz tym do zrozumienia, że jesteś i słuchasz uważnie. A to jest najważniejsze na świecie dla twojego dziecka. Najważniejsze na świecie. Dostać twoją uwagę, akceptację. Miłości już mogłoby nie być, ale uwaga i akceptacja temu się równają. Możesz też bawić się z dzieckiem, nie rysując, a animując zabawki, lalki, misie, samochodziki, cokolwiek, czym chce się dziecko teraz bawić. I znów podążasz za dzieckiem, wchodzisz w jego świat, wchodzisz w jego narrację i nie oczekuj, że ono natychmiast ci powie, wiesz, mamo, no tak, ja mam tu taki problem, że odczuwam lęki separacyjne, mimo że wciąż jesteście z ojcem w domu, bo widzę, że między wami są napięcia, których nie rozumiem, a które powodują, że czuję się niekomfortowo, bo jako dziecko, wasze w dodatku, mam wrażenie, że to wszystko jest moja wina. Nie, to tak nie działa, dziecko ci tego nie powie. To ty musisz się domyśleć, o co chodzi, ale spokojnie wyłuskuj do swojej pamięci to, co na tych rysunkach czy w tych zabawach się dzieje. Chcecie ilustracji? Proszę bardzo. Dziewczynka lat 3,5, matka lat 32. Zabawa konikami pony. Koniki pony, takie małe gumowe, pachnące koniki w pastelowych kolorach. Dziecko aranżuje zabawę w rodzinę. Jest mama koniki, córeczki koniki, koninki. Jakaś się między nimi dzieje akcja, bawią się, tańczą, śpiewają jakieś końskie piosenki i w pewnym momencie dziewczynka idzie do drugiego pokoju, z którego przynosi krzesło. Normalne, duże krzesło dla dorosłych. Stawia je z impetem w progu i mówi. I nagle przychodzi tata koń, wszechmocny i wszechpotężny, i krzyczy. I to następuje odegranie sceny pod tytułem Powrót taty, tylko zupełnie inny niż u Mickiewicza.
tata krzyczy, co wy tu robicie, do jasnego pioruna, gdzie jest obiad i dlaczego tu taki raban, bałagan, a dalej baby do roboty i tak dalej. Pytanie. Czego matka dowiedziała się od córki podczas tej zabawy? Pytanie. Jak matka powinna zareagować? Przerwać w zabawę? W żadnym wypadku. Powiedzieć, że tata się tak nie zachowuje? W żadnym wypadku. Matka powinna, i na szczęście zrobiła to, zapytać dziecka, co na to mama konik. A mama konik prędziutko pobiegła do kuchni i zrobiła tatu koniowi jedzonko. Tak, tak kazało dziecko. Ale kiedy tata koni jadł, mama konik i córeczki koninki poszły do parku dalej się bawić i śpiewać piosenki. A kiedy wróciły do domu, w narracji dziecka, tata koni już spał. Tylko że tego akurat nie było w prawdziwym scenariuszu dnia codziennego. Dziecko wymyśliło rozwiązanie problemu, na który matka nie wpadła. Cały czas podążała za inwencją córki i dopytywała. A mama koń co na to powiedziała? A mama koń co myślała? A mama koń co zrobiła? Z czasem zabawa przyniosła rozwiązanie problemu, bo mama koń i córeczki koninki znalazły w parku opuszczony dom i tam zamieszkały bez taty konia. I był to scenariusz wymyślony przez dziecko. Proszę Państwa, to jest jedna z bardzo wielu ilustracji. Bardzo wielu. Pamiętam również takie dziecko, które nie chciało zostawać z dziadkiem. Matka zaprosiła mnie na spotkanie z dwulatkiem, który jeszcze nie bardzo chciał mówić. Z dwulatkiem, który bronił się rękami i nogami przed spotkaniem z dziadkiem. Zaczęliśmy rysować. Okazało się, że dziadek ma ogromne ręce i wielkie pazury oraz ogromną gębę, z której wydobywają się straszne dźwięki. Widząc to, co narysowało dziecko wraz ze mną, matka uświadomiła sobie, jak bardzo toksyczną osobą jest dziadek, i że tak naprawdę dla niej, jako swojej córki, również był więcej niż toksyczny. Przestała zostawiać dziecko z dziadkiem, wynajęła nianię. Oczywiście takie mocne zakończenia nie zawsze są konieczne. Czasem problemy rozwiązują się znacznie łatwiej, znacznie prościej, a przede wszystkim i my, i dziecko mamy wgląd w to, co naprawdę się dzieje w głowie tego dziecka i w sercu tego dziecka, w emocjach. Zachęcam z całego serca do tego rodzaju zabaw z dziećmi. To jest 20 minut, pół godziny dziennie. Naprawdę nas na to stać. Dziękuję ślicznie za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem.